Podcasterix. Dzień dobry Państwu, tu Podcasterix, Jacek Stańczewski, Aleksander Pawlicki i witający Państwa Jakub Lorenz. Zapraszamy do wysłuchania naszego kolejnego odcinka, a dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że wzbudzi w naszym przemiłym gronie bardzo żywą dyskusję, bowiem w trakcie nagrywania jednego z poprzednich odcinków pojawił się wątek, który wydawałoby się był wówczas wątkiem marginalnym, ale wzbudził, szczególnie w momencie, kiedy już skończyliśmy nagrywanie, żywą kontrowersję pomiędzy nami. I co więcej, ta kontrowersja nie została w żaden sposób spuentowana, a mam nadzieję, że dzisiaj ją spuentujemy. A tymże tematem, który wzbudził tą kontrowersję, był temat, czy przygotowywać prezentację na lekcję. To ja wiadomo, jak cię podejdę. Podejdę cię w ten sposób, że zapytam się ciebie oczywiście... Powiedziałem, że dasz pytanie, co to jest prezentacja. No tak, czy to jest zestaw slajdów? Czy to jest... Łagodzisz, taka miała być dobra dyskusja, to jest definicja. No tak, bo ja muszę wiedzieć, czy ty masz na myśli taką prezentację, która ma swój początek i koniec i dużo tekstu, tak wykonany, że ja bez słuchania prezentacji i prelegenta będę wiedział, o co w nim chodzi. Czy jest to zrobione oczywiście też za pomocą jednego z wielu programów do robienia prezentacji, zestaw różnego rodzaju zdjęć, różnego rodzaju grafik czy pytań, które no tak bez prezentera to w zasadzie nie mają żadnego sensu. I dopóki nie będę o tym wiedział, to trudno będzie mi się ustosunkować do twojego... To zadam wam inne pytanie. To jaką prezentację robicie, a jakiej prezentacji nie robicie? No ja nie robię przede wszystkim prezentacji złych. Ja bardzo niewiele, o czym pewnie jeszcze powiem, robię prezentacji. Ale jak już robię prezentację, to bardzo dbam o to, by nie była to taka prezentacja, do której jestem tylko i wyłącznie przeszkadzaczem, skaczącym młodzieży przed oczami, a oni, nie zwracając na mnie uwagi, ostro przepisują do zeszytu tłum różnych faktów, które tam się znajdują. Ja w ogóle uważam, że prezentacje nie powinny występować zbyt często, dlatego że one generalnie robią naszej młodzieży, dzieciom z głowy no, absolutny śmietnik, a z ręki, ręka tylko i wyłącznie przepisuje i prosi, żeby się nauczyciel cofnął jeszcze jeden slajd, bo jeszcze czegoś tam nie zapisali, bo z jakichś powodów nauczyciel nie chce im dać tej prezentacji. No więc takim projektom, takim prezentacjom mówię absolutne nie. Jestem gotowy, tak jak lewe leży kiedyś, położyć się przed każdą klasą rejtanem i niszczyć te projektory, jeżeli one mają być właśnie w ten sposób wykorzystywane, bo uważam, że to jest po prostu antyprezentacja, a nie prezentacja i nie wykład, tylko antywykład. Co ja mogę dodać? Ja w ogóle nie używam prezentacji. W tej funkcji, w jakiej Jacek mówi, że prezentacja jest okej, to znaczy wtedy, kiedy na prezentacji pojawia się na przykład fotografia do analizy, albo mapa do analizy, albo kawałek tekstu do analizy, tekstu źródłowego, no to w tej funkcji ja po prostu używam Microsoft Teams. Moi uczniowie nie opuścili tego narzędzia nawet teraz, kiedy spotykamy się w tak zwanym realu i po prostu na swoich telefonach widzą to wszystko, więc ja nie muszę tego specjalnie wyświetlać. Niekiedy to wyświetlam, bo łatwiej mi wtedy coś pokazać, ale to nadal nie jest prezentacja. Tak? Ja po prostu wyświetlam obraz, który analizujemy, czy mapę, którą analizujemy. Prezentacji w żadnym wypadku, z powodów, które są oczywiste, nie tylko... ja mam trzy mocne powody i one w zasadzie całkowicie wystarczają i są w moim przekonaniu rozstrzygające. Pierwszy powód jest taki, że prezentacje po prostu zabijają to, co jest istotą każdej lekcji, a mianowicie i powinno być istotą każdej lekcji, to znaczy pozwalanie na to, aby rozmaite kwestie dyskutować, aby rozmaite kwestie kwestionować, aby stawiać rozmaite rzeczy pod znakiem zapytania i tak dalej, i tak dalej. Prezentacje tego nie znoszą. Punktory są gotowymi odpowiedziami i w gruncie rzeczy po prostu zabijają to, co jest tkanką dobrej lekcji. To jest pierwszy powód. No nie przypadkiem zresztą te narzędzia prezentacyjne zostały przecież wytworzone nie po to, żeby ludzie się uczyli, tylko żeby kupowali odkurzacze, prawda? I chodziło o to, żeby po prostu taki komiwojażer mógł możliwie precyzyjnie ponazywać rozmaite rzeczy z użyciem punktorów i slajdów i tyle. Drugi powód jest oczywiście taki,
że prezentacja, że wykład z rozmaitych powodów, o czym sobie mówiliśmy, może być niebezpieczny, ale wykład z prezentacją jest już katastrofą zupełną. Po prostu dlatego, że najczęściej prezentacja jest gotową notatką. Innymi słowy, jedynym sposobem, kiedy wykład jest sensowny, jest taki oto sposób, że uczniowie robią notatki. Jeżeli uczniowie nie widzą, jeżeli uczniowie mają prezentację, to już nawet notatek nie robią, co oznacza, że wykład jest w ogóle po prostu grochem o ścianę. I trzeci powód jest powodem, o którym mówił już w trochę innym kontekście, ale sens jest dokładnie taki, Hans-Georg Gadamer, który, jak pamiętacie, opublikował, zanim jeszcze PowerPoint wymyślono, taki krótki tekst o wykładach, na którym powiedział, że wykład nigdy nie może być odczytem, ponieważ, jak powiedział, wykład, istotą wykładu jest kontakt ze słuchaczami. A podczas gdy, kiedy mamy odczyt, mówi Gadamer, to pomiędzy mną a publicznością pojawia się kartka. I to sprawia, że jakikolwiek kontakt ustaje. Otóż, kiedy mamy prezentację, to między mną a publicznością pojawia się owa prezentacja, nawet jeżeli ona jest za moimi plecami. I to oznacza, że ja automatycznie, choćbym nie chciał tego, będę przycinał rozmaite dyskusje, ponieważ wszyscy oczekują, że skończę tę cholerną prezentację i dojdę do slajdu numer 29. Podcasterik. Bo ja, słuchajcie, nie wchodzę, już nie pamiętam, kiedy wchodziłem na lekcję bez prezentacji. Ale i nie odpalasz. Zawsze odpalam. Zawsze odpalasz, o jest. Bo błąd zasadniczy to jest błąd definicyjny. Przecież prezentacja, kurczę blade, ona nie jest, niekoniecznie musi być, jest, myślę, że często jest, ale wcale nie musi być, a właściwie nie powinna być, nie może być, z tym się, myślę, zgadzamy. Narzędziem, które zastępuje nauczyciela. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że zawsze prezentacja jest połączona z wykładem. I teraz chcę wam powiedzieć, dlaczego ja używam zawsze prezentacji. Po pierwsze, dlatego, że ona niesłychanie porządkuje lekcję. Że nie muszę zapisywać tematu na lekcji, tylko wrzucam go na prezentację. Że nie muszę powtarzać polecenia uczniom i wyjaśniać, i drukować w 30 egzemplarzach, tylko wyświetlam to polecenie na slajdzie. Że mogę pokazać materiał, z którym wszyscy pracują, tak żeby wszyscy go jednocześnie widzieli, jeszcze mogę coś na nim zaznaczyć na dodatek. I co więcej, rozmawialiśmy o wykładach i o tym, że łatwo jest tam wpaść w chęć dygresyjną i wykładową i nie ma lepszego narzędzia, tak sobie teraz myślę. Szkoda, że tego nie przyszłem to do głowy w trakcie naszej rozmowy o wykładzie, że tym, co mnie właściwie bardzo często powstrzymuje od popadania w wykład, jest właśnie prezentacja, na której jest to pytanie, na którym musimy mieli dyskutować, tak? Albo jest ten następny tekst źródłowy, który mieliśmy zanalizować. I w tym sensie ta prezentacja jest niesłychanie porządkująca. Ale co więcej jeszcze, powiedziałbym, że prezentacja jest porządkująca także w tym obszarze, w którym składa się z punktorów. To znaczy w momencie, kiedy chcemy wprowadzić szybko, skrótowo i użytecznie kontekst, który jest nam potrzebny do zrobienia ćwiczenia, to nie ma lepszego narzędzia niż 4 punkty. Tak, to zajmuje błyskawicznie. Które doskonale spłaszczają rzeczywistość. Ale one nie są, tak samo jakbyś dał tekst, z którego trzeba wypisać 4 najważniejsze informacje, które wprowadzają cię w kontekst zadania, które są zamówione. Ale kiedy to, tak samo spłaszczysz. Nie, mój drogi. Tylko, że poświęcisz na to więcej czasu. Dostrzegasz i mniej poświęcisz czasu na to, żeby zrobić to wspaniałe zadanie, które właśnie wymyśliłeś dla uczniów, które wymaga tego konkretnego kontekstu. Więc nawet w tym obszarze punktorowym dostrzegam dużą użyteczność prezentacji, choć zgadzam się z wami, że broń Boże, prezentacja, która jest odczytana, albo którą uczniowie mogą sami odczytać, albo nawet taka, która wspiera nawet interaktywny wykład, to nie jest ten kierunek, który uważam za dobry kierunek edukacji historycznej. I jakbym miał to skrócić, to myślę, że prezentacja bardzo sprawnie dyscyplinuje mnie i ułatwia moim uczniom w podążaniu za tym, co się dzieje na lekcji. No bardzo mnie zdenerwowałeś teraz, no bo tak naprawdę mówisz mi, że ty sobie siedzisz albo stoisz, uczniowie za twoim paluszkiem tak sobie przechodzą z jednego slajdu do drugiego i wszystko jest takie na 3-4 i w zasadzie ani ty, ani oni nie mogą nic już skręcić ani w lewo, ani w prawo, bo... No tak, tym paluszkiem jest pytanie, na którym mamy dyskutować, albo pytania do tekstów źródłowych, nad którymi mają pracować teraz. No tak, ja... Mógłbym to powiedzieć. Ja rozumiem, może inaczej. Raczej ci to spróbuję jakoś wytłumaczyć i państwu również. Ja przyznam się szczerze, że w związku z różnego rodzaju wydarzeniami, które wstrząsnęły
szkołą, w której uczyłem i teraz z nową szkołą, w której uczę, przez pewien moment zostałem pozbawiony projektora, ekranu i różnych innych elektronicznych cacek, więc zostaliśmy tylko z papierem i z mazakiem i białą tablicą, więc ja postanowiłem, co ciekawe, również za pomocą programu, w którym robi się prezentację, tylko sobie tak wykroiłem ten slajd, że on ma po prostu A4 format. I na tym formacie układam sobie, trochę jak wydawca gazety, różne treści, które będą mi przydatne. To są czasami cele lekcji, to są pytania, to są teksty źródłowe, to są mapy, to są ilustracje. Wszystko to, co planuję użyć. I staram się to ze względów oszczędnościowych zmieścić na jednej kartce A4 bądź dwóch. No mamy to szczęście, że mamy możliwość drukowania faktycznie dobrą. I teraz, kiedy przychodzę na lekcję, przychodzę uzbrojony jeszcze w swoje przez własne pieniądze zakupione nożyczki i kleje. No i zaczyna się taka zabawa, że kiedy, to niezależnie czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest liceum, zaczynamy pracować. No i tą moją prezentacją jest tak naprawdę ta wycinanka, która zresztą tak jest przeze mnie nazywana. My po prostu sobie w odpowiednim momencie czytamy jakiś tekst, jeżeli nam się podoba albo jest potrzebna jakaś mapa, to też ją analizujemy, czasami ją wycinamy, wklejamy, robimy jej opis, robimy wnioski. W każdym bądź razie ta prezentacja pokazała mi, że w zasadzie ja nie mam do czego wracać, jeżeli chodzi o prezentacje w tym momencie. Ja czasami ich tak naprawdę ich jest, projektora albo jakiegoś urządzenia do wyświetlania brakuje mi wtedy, kiedy chciałbym pokazać pracę ucznia i chciałbym pokazać, co tutaj jest zrobione dobrze, co można zrobić lepiej i wtedy faktycznie taka prezentacja by mi się przydała. No ale tak jak Olek powiedział, są też telefony, z których można korzystać. Także to jest jedna rzecz. No a poza tym, jakby powiedziała jedna z moich koleżanek, psycholożek, która ze mną pracuje, no to niezależnie od wieku zawsze dobrze jest popracować nad motoryką małą, a taka atmosfera przy wycinaniu jest całkiem przyjemna. Nie zawsze można sobie pozwolić na różne pogaduchy, bo to jest też okazja do zadawania jakichś pytań, ale muszę powiedzieć, że przez zupełny przypadek udało mi się znaleźć przynajmniej dla siebie taki system pracy, w którym ja się znajduję i podejrzewam, że większość moich uczniów również. No, ja w gruncie rzeczy chyba mógłbym tylko powtórzyć część mojej argumentacji. Z pierwszą częścią twojej wypowiedzi trudno mi się nie zgodzić, bo opisałeś w zasadzie ten sposób używania PowerPointa, który nie wiąże się z jego istotą, to znaczy nie traktujesz go jako narzędzia do prezentacji, tylko traktujesz go po prostu jako repozytorium rozmaitych zbiorów i materiałów do lekcji, które można wyświetlać z PowerPointa, można wyświetlać z każdego innego narzędzia. Równie dobrze mógłby się zebrać w dokumencie Worda, prawda, czy w jakimkolwiek innym, że już będziemy tak lokować totalnie rozmaite produkty Microsoftu. Natomiast w tej drugiej części, kiedy zacząłeś mówić właśnie o punktorach, które wyłapują rozmaite ważne rzeczy, no to tu wraca moja wątpliwość, a już zwłaszcza wraca wtedy, kiedy ona jest, kiedy ta prezentacja staje się towarzyszką wykładu. Mi w sytuacjach klasowych rzeczywiście prezentacji nie zdarza się wykorzystywać. Zdarza mi się, jeżeli mam jakieś wystąpienie tak zwane konferencyjne i dla dorosłych, ale też wtedy za punkt honoru sobie biorę, żeby nikt, kto moją prezentację zobaczyłby niezależnie od mojego wykładu, nie mógł absolutnie z niej nic zrozumieć. To znaczy, to zwykle moja prezentacja to jest, nie wiem, 6 albo 7 slajdów, które są po prostu 6 albo 7 pytaniami, na które kolejno staram się odpowiedzieć. Innymi słowy, to są trochę takie haki wbite w ścianę, po których się wspinam. Natomiast raz, że nikt nie wie, jakich odpowiedzi udzieliłem na te pytania. Mam taką niekiedy nadzieję, że moi słuchacze razem ze mną się nad tymi pytaniami namyślają. Dwa, że kiedy te pytania się pojawiają, to staram się nadać im dodatkowo prowokującą i fikuśną formę. Także niekiedy jak wracam po latach do jakiejś prezentacji, która mi się gdzieś zachowała, to nawet ja sam nie jestem zupełnie pewien, o co pytałem, ponieważ fikuśność owej formy przysłania to, co było treścią mojego wykładu. Tak, żeby właśnie owa prezentacja nie stała się o zgrozo
skrótem mojego wykładu, notatką albo, co byłoby najgorsze na świecie, rozstrzygnięciem czegokolwiek, co w tym wykładzie postawiłem przed moimi słuchaczami i słuchaczkami i poddałem ich rozważaniom. Otóż gdybym coś takiego postawił, a dwa slajdy dalej udzielił im odpowiedzi, no to to byłoby naprawdę bardzo, bardzo straszne. I to byłby klasyczny przykład tego, co się nazywa pytaniem pedagogicznym, czyli pytaniem typu nie całkiem mnie ciekawi, co masz do powiedzenia, zgadnij po prostu, o czym ja myślę, bo to wspomniany już Gadamer, zdaje mi się, nazwał właśnie pytaniem pedagogicznym. Zgadnij, o czym ja teraz myślę. Podoba mi się bardzo metafora haków, bo moja prezentacja to są właśnie takie haki, które pozwalają mi się poruszać po tej lekcji. Co więcej, pomagają też uczniom się w niej poruszać. A co więcej, chcę jeszcze powiedzieć, że one też pomagają potencjalnie komuś, kto wyjdzie za mnie na zastępstwo. To jest taki konspekcik, gdzie nie ma gotowych odpowiedzi. Nie ma gotowych odpowiedzi na tych prezentacjach i nauczyciel ciągle jest ten najważniejszy, ale struktura tego, jakie kolejne pytania można zadać albo jakie kolejne materiały się pojawią, jest wzięta tak, jakbym ci, Jacku, dał tą prezentację, to po jednym przyklikaniu wiedziałbyś, co z nią zrobić. Podcasterix. Już chcieliśmy cię rozgrzeszyć, ale niestety musimy się z tą absolucją powstrzymać. Bo widzimy jednak z twojej ostatniej wypowiedzi, a mianowicie z tego, że w oparciu o twoją prezentację każdy może wejść... Nie każdy. Że jednak trwasz w grzechu. Przeinaczacie moje słowa. Nie mówię każdy, powiedziałem, że Jacek. No, Olek, ty też byś pewnie dał radę. Słuchajcie, to chcę powiedzieć, że chyba zgadzamy się do tego, że jeżeli prezentacja ma być naszym wsparciem do naszego wykładu, to że nie chcemy takiej prezentacji. Nie, na pewno. Ale jeżeli ma pomóc nam i naszym uczniom w przeprowadzeniu sprawnie lekcji i powstrzymaniu się od wykładów, to może być pomocna. Tu było miejsce na powiedzenie tak, zgadzamy się. I że w żadnym wypadku nie może być gotową notatką. I że w żadnym przypadku nie może być gotową notatką z lekcji. Czekaj, bo to jest jakiś podstęp. No, nie, w tym sensie, że... Z lekcji. To znaczy, że to jest gotowa notatka z czegoś innego, wiesz? No nie, no bo posłuchajcie, to jest nowy wątek. Mamy mało czasu, ale no jeżeli na ostatnim slajdzie pokazuję, dzisiaj zajmowaliśmy się tym i tym i najważniejsze informacje to są takie, że Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski, Targowica była przeciwko Konstytucji 3 maja, coś tam, no to chyba byśmy się zgodzili, że coś takiego jest okej. Okay. A może być notatką, czy ty już też powiecie, że nie? Nie, no ja ci powiem jednak, że nie. Nie, no widzicie, ja bym dał coś takiego. No, pamiętaj, Boże Kubusiu, pamiętaj, że oni tam jeszcze mają w książce takie miejsce, gdzie jest zapamiętaj i z tego mogą sobie skorzystać. Nie wiem dlaczego. Dobrze, bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Myślę, że będziemy się kłócić równie mocno co dzisiaj i różnić równie pięknie jak dzisiaj. Różnić, nie równić, tylko różnić równie pięknie jak dzisiaj. To mówiłem ja, Jakub Lorenc, a razem ze mną przed mikrofonami byli Aleksander Pawlicki, Jacek Stańszewski. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień. To był Podcasterix. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.